Wyszyńską. Powitajmy. Zapraszam. Tak, siadamy. Oddam może na chwilę, on ja wezmę odpowiedź. Okej, dobrze. To dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo dziękuję za przybycie na spotkanie autorskie. No i bardzo dziękuję tutaj szefowej i miastu Gniew i bibliotece w Gniewie za zaproszenie. Jestem tutaj po raz kolejny. Miałam też tutaj trasę w okolicy i z tego co pamiętam, to dwa razy byłam też już w Gniewie, więc jakieś takie związki z tym miastem na pewno mam. Jak to jest być dealerką emocji? Ojej, to jest w ogóle takie określenie, które wymyślili moi czytelnicy wiele lat temu. Wtedy, kiedy pojawiało się mnóstwo takiej nomenklatury określającej autorki, najczęściej to były królowe jakiegoś tam gatunku. Z uwagi na to, że moje książki trudno trochę zakwalifikować do konkretnego gatunku, ponieważ mam na koncie zarówno książki obyczajowe, jak i romanse, a także thrillery i kryminały, no to moje czytelniczki wymyśliły, że wszystkie moje powieści łączy jedna cecha, są bardzo emocjonalne. Ciężko się potem wyrwać z tego świata, który tworzę i przejść powiedzmy do kolejnej książki. Cały czas się pamięta losy bohaterów i dlatego czytelnicy wymyślili, że ja jestem taką dealerką emocji, czyli dealuję tymi emocjami, sprzedaję je i sprawiam, że czytelnicy potem bardzo mocno przeżywają moje historie. Także bardzo się cieszę, że to określenie zostało stworzone właśnie przez samych czytelników, a nie przez na przykład dział marketingu wydawnictwa. Tylko właśnie to przyszło od Państwa, czyli od moich czytelników. A skąd czerpie Pani inspirację do swoich powieści? Cóż, zastanawiam, czy jest tam cząstka sytuacji z życia wziętych, czy to jest tylko wyobraźnia? To myślę, że to jest taki miks wszystkich elementów, ponieważ bycie pisarką powoduje to, że jest się jakby takim nieustannym obserwatorem rzeczywistości, otoczenia, ludzi, ich zachowań, słów, które wypowiadają, jakichś wydarzeń, które gdzieś tam usłyszymy na przykład w newsach, w radio bądź w telewizji. Więc to stanowi jakby taki właśnie miks tych wszystkich elementów. Ja zawsze mówię o sobie, że mój mózg tak naprawdę chyba nigdy nie śpi, bo on jest zawsze otwarty na wszelkie bodźce z zewnątrz, ponieważ w każdym takim bodźcu można odnaleźć właśnie inspirację do stworzenia kolejnej fabuły, do stworzenia kolejnej książki. I często te pomysły pojawiają się w bardzo różnych i takich dziwnych też okolicznościach. To nie jest tak, że ja siadam na przykład rano po wypiciu kawy i zaczynam wymyślać historię, tylko te historie same do mnie przychodzą w różnej formie. Czasami jest to spotkanie ze starą znajomą, która w dwóch zdaniach mi przedstawi jakąś tam historię, a ja z tego jakby sobie już tworzę nową całkiem fabułę. Czasami jest to piosenka, którą usłyszę gdzieś tam jadąc samochodem w radio, bo jeżeli Państwo czytacie moje książki, to wiecie, że w moich książkach znajdują się playlisty, czyli muzyka, która mnie inspirowała do pisania poszczególnych rozdziałów. No i często właśnie muzyka jest taką dużą inspiracją dla mnie. A czasami jest to po prostu życie. Nawet idę ulicą i widzę jakąś scenkę i z tego po prostu tworzy się już w głowie nowa fabuła. Także ja zawsze mówię, że pisarz to jest taka gąbka, która nasiąka po prostu rzeczywistością i otoczeniem, no i potem jakby wyciska z tego całkiem nową wartość i powstaje nowa fabuła. Natomiast wyobraźnia oczywiście jest bardzo ważna, jest niezwykle istotna, jest niezbędna do tego, żeby jak już się ma ten pomysł, to żeby go rozwinąć do takiej formy, w jakiej Państwo dostajecie napisaną powieść od początku do końca, więc bez wyobraźni pewnie byłoby mi ciężko cokolwiek wymyśleć. Dokładnie. Bardzo dużo Pani pisze. Ile czasu zajmuje Pani realizacja całej powieści, od pomysłu do końca pracy? To jest naprawdę bardzo osobnicze, ponieważ to jest zależne od tego, nad jaką powieścią w danym momencie pracuję.
bo tak jak powiedziałam wcześniej, w mojej twórczości znajdziecie Państwo bardzo szerokie spektrum gatunkowe powieści, od powieści obyczajowej romansu przez właśnie kryminał, aż po thriller i mam też na koncie sporo komedii romantycznych. Tak więc każda z tych książek wymaga też innego przygotowania i innego nakładu pracy. Inaczej pisze się komedię romantyczną, bądź powieść obyczajową, czy romans, a inaczej tworzy się kryminał, bądź thriller psychologiczny, który w tym roku ukazał się, thriller pod tytułem Przyjdę, gdy zaśniesz, opowiadający o manipulacji w związku i o socjopacie. I do tej książki na przykład przygotowywałam się przez rok, bo zaczęło się tak naprawdę od rozmowy z jedną ze znajomych, dalszych moich znajomych, która przez 20 lat żyła w związku właśnie z manipulatorem i socjopatą i po 20 latach udało się jej z tego związku wyrwać. Potem spotkałam się z panią psycholog i z też kobietami, które pracują i tworzą taką wspólnotę w jednej z takich grup pomocowych. I wtedy zaczęłam zbierać materiał, zaczęłam też się dokształcać w tym względzie, czytać dużo literatury fachowej. No oczywiście wcześniej miałam już wymyśloną całą koncepcję, jak fabułę poprowadzę, natomiast zależało mi na tym, żeby od strony merytorycznej ta książka była jak najlepiej skonstruowana. W związku z tym no tutaj jakby samo przygotowanie i inkubacja tego pomysłu w mojej głowie trwały około roku, a sam zapis książki, jeżeli już o to pani pyta, ile zajmuje, to jest około 3 miesięcy. Czyli jak już jest wszystko poukładane w głowie, mam fabułę całą, ja już od początku wiem do końca, jak się książka skończy, znam jakby wszystkie takie zawirowania fabularne, no to wtedy sam zapis to jest około 3 miesięcy. Takiej intensywnej, codziennej pracy nad tekstem. No właśnie, ile godzin dziennie? Jak wygląda taki dzień pisarki? A taki jest każdy podobny do kolejnego. Generalnie zaczyna się od kawy, no i od tego, żeby w ogóle wstać, bo z uwagi na to, że pracuję też w nocy, więc rano to jest mi czasami ciężko się podnieść. Na przykład moi znajomi i nawet mój wydawca wie, że tam przed południem to nie ma co w ogóle do mnie dzwonić ani nic, bo ja najczęściej nie odbiorę po prostu telefonu, bo jeszcze śpię prawie, że. Ale no to jest taki dzień, myślę, że każdy z nas ma, jak na przykład idzie, nie wiem, na drugą zmianę do pracy, to mniej więcej tak to wygląda. Rano się budzę, kawa, sprawdzam skrzynkę mailową, na którą przychodzi mi bardzo dużo różnych listów, zapytań, propozycji. Prowadzę też sama swoje social media, czyli fanpage na Facebooku, Instagram, więc to też mi trochę czasu zajmuje. Zawsze odpowiadam na wszystkie wiadomości, czasami z opóźnieniem, ale macie Państwo tę pewność, że ja jestem po tej drugiej stronie, a nie tam na przykład moja pani z wydawnictwa, która zajmuje się moim marketingiem. Tak więc no to są też rzeczy, które mi zajmują trochę czasu. No i wtedy potem zasiadam już do pisania i piszę w takich dwóch porach doby, czyli właśnie tak powiedzmy od godziny 11 do tam 14, powiedzmy 15, różnie. I potem w nocy, znaczy późnym wieczorem, od 23 i dopóki mam po prostu siłę i już mi się oko nie zamyka. Także jakbym tak policzyła godziny, to jest to taki 8-godzinny dzień pracy, można sumując powiedzieć, natomiast z podziałem powiedzmy na porę południową i porę północną, także tak to wygląda. Tworzy pani, myślę, głównie dla kobiet. Gdyby miała pani dać taką jedną złotą radę polskim kobietom, swoim czytelniczkom, jak by ona brzmiała? Ja myślę, że w każdej książce przekazuję jakieś takie ukryte wartości, pokazujące przede wszystkim siłę kobiet, ponieważ często w moich książkach wykorzystuję taką formę pokazywania zależności pomiędzy kobietą i mężczyzną. Często mężczyzna jest w jakiś tam sposób zagubiony, czasami jest to bad boy, mający na koncie jakieś tam ciemniejsze sprawki i nagle spotyka tę swoją przeznaczoną mu kobietę, która jest niezwykle silna i wskutek tej miłości dochodzi do jakiegoś tam uzdrowienia tego związku i wejścia powiedzmy tego bohatera na pozytywną stronę mocy. Nie zawsze tak jest, bo niektóre moje książki pokazują, że jednak życie pisze inny scenariusz i wcale nie jest tak wesoło. Natomiast moją radą i takim głosem, którym zawsze mówię też w moich powieściach, jest to, żeby kobiety zawsze się wspierały, żeby
doceniały przyjaźń, żeby doceniały to, co wspólnie, powiedzmy, udało się im zbudować. Jest takie powiedzenie, że w piekle jest przeznaczone specjalne miejsce dla kobiet, które nie wspierają innych kobiet. Ja to zawsze powtarzam i wydaje mi się, że po prostu jesteśmy tak silnymi osobowościami, a nawet jeżeli nie, to możemy tę siłę w sobie obudzić. I na przykład siłą taką też moich książek, nie od strony jakby fabularnej, tylko od tej strony, że one w ogóle powstały, jest to, że moje książki połączyły wiele dziewczyn, wiele kobiet w różnym wieku, ponieważ moje czytelniczki, jakbym miała powiedzieć, w jakim są wieku, bo czasami pyta mnie wydawca, dla kogo pani pisze, a ja piszę dla każdego, kto chce właśnie poczuć te emocje i chce coś więcej wyciągnąć z literatury. I te książki połączyły wiele, wiele dziewczyn. Zaczęło się to w 2014 roku, kiedy powstała moja pierwsza, w ogóle pierwsza w Polsce, pierwsza grupa polskiej autorki, grupa fanowska, która się nazywa Sekta Agnes. W tej chwili ona ma prawie 8 tysięcy członkiń, członków też, bo tam też są panowie oczywiście w mniejszym procencie. Ale są. I tam te babki w różnym wieku, tak jak mówię, bo od powiedzmy tam nawet 15-latek, które mnie już czytają, po 80-parolatki, o których ja wiem, że mnie czytają, połączyła właśnie te kobiety. I one się niektóre ze sobą zaprzyjaźniły i co najlepsze, niektóre mieszkają, nie wiem, 600 kilometrów od siebie, bo jedna mieszka w Jeleniej Górze, a druga w Mrągowie. I właśnie moje książki połączyły je, zaprzyjaźniły się, utrzymują ze sobą kontakt, na pewno taki internetowy, ale też się spotykają, jeżeli to jest możliwe. I to jest właśnie niesamowite. I to jest właśnie ta siła kobiet i siła literatury, która w jakiś sposób te dziewczyny ze sobą połączyła. Także ja się bardzo cieszę, że za pośrednictwem właśnie tego, że zaczęły mnie czytać, odnalazły, tak jak one mówią, swoje drugie przyjazne, mentalne połówki. A jak zaczęła się pani pisarska kariera? Czy już po pierwszej książce wiedziała pani, że to jest właśnie to jest ta praca, która daje tę satysfakcję? Znaczy, satysfakcja zawsze była, nawet po pierwszym tekście, który napisałam bardzo dawno temu, bo moja przygoda z pisaniem zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej. Potem przez cały okres liceum bardzo dużo pisałam i moim wielkim marzeniem było dostać się na filologię polską i zostać nauczycielką języka polskiego. I to marzenie się spełniło, bo to jest mój zawód wyuczony. Natomiast jakby droga zawodowa potoczyła się w innym kierunku, ponieważ gdy skończyłam studia, okazało się, że we Wrocławiu nie było wolnych etatów dla polonistów. I ja zaczęłam jakby szukać swojego miejsca po prostu w życiu. Wtedy ukończyłam kolejne studia podyplomowe na dwóch takich kierunkach. Rzecznictwo prasowe i planowanie kampanii Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. No i zaczęłam pracować w korporacji i zajmować się marketingiem internetowym między innymi, więc jakby całkiem inna bajka. Aczkolwiek to też trochę z pracą twórczą miało wspólnego, bo tworzyliśmy różne hasła, kampanie reklamowe, więc trzeba się było jakąś tam inwencją twórczą wykazać. Ale wtedy też pisałam dużo, to były krótsze formy, na przykład jakieś tam eseje, opowiadania i też pisałam wiersze. I dopiero w 2008 roku, pracując cały czas w korpo, wtedy już byłam dyrektorem dużego departamentu, jakby osiągnęłam ten szczyt, jeżeli chodzi o możliwość awansu, bo nade mną już był tylko prezes, stwierdziłam, że kurczę, muszę zrobić coś dla siebie, bo zwariuję, bo czuję, że się duszę. Praca w korporacji ma wiele plusów, ale minusem było to, że trochę tłamsiła ludzi i jakby wsuwała nas w jakieś takie pewne schematy, wedle których trzeba było postępować i się zachowywać, a ja zawsze byłam takim wolnym duchem i trochę źle się z tym czułam. I stwierdziłam, że przecież ja kiedyś dużo pisałam i tak mi taką wielką przyjemność to sprawiało. Oczywiście cały czas dużo czytałam, bo literatura nieustannie mi towarzyszyła już od najmłodszych lat, ale właśnie na jakiś czas zarzuciłam to pisanie i wróciłam do tego. Zaczęłam pisać tylko dla siebie, do szuflady. Wielu pisarzy w ten sposób zaczynało. I w ogóle wtedy nie myślałam, że ja kiedykolwiek te swoje teksty komuś pokażę. I dopiero za namową mojej przyjaciółki, która przeczytała książkę Bez przebaczenia, zaczęła na mnie naciskać, żebym poszukała wydawcy. Potem jeszcze miałam taki okres, że zaczęłam wrzucać swoją twórczość do internetu, bo chciałam też zobaczyć, jak właśnie zareagują czytelnicy, którzy mnie nie znają. Moja książka bardzo się podobała. Jedna z nich to był Brudny świat, miała wtedy, to było
no dobre 12 lat temu miała około 1 000 000 odsłon, więc teraz to jest dużo, nawet jeżeli tam się wrzuca gdzieś do internetu swoją twórczość, a wtedy to było bardzo dużo. No i stwierdziłam, że dobrze, w takim razie poszukam tego wydawcy, żeby już mi nikt nie marudził. No i wysłałam dwie pierwsze książki, Bez przebaczenia i Zakręty losu, to był 2009 rok. Po 3 miesiącach miałam podpisaną umowę właśnie na obie powieści. I cały czas oczywiście jeszcze pracowałam i ja to traktowałam raczej jako taką przygodę życia. I książka ukazała się, książka Bez przebaczenia, to jest mój oficjalny debiut literacki, ukazała się dokładnie 9 stycznia 2010 roku. Książka opowiada o żołnierzu i o dziewczynie, która nienawidzi wszystkiego, co jest związane z wojskiem i pewnego razu w bibliotece między innymi właśnie poznaje bardzo przystojnego mężczyznę, a potem się okazuje, że to jest oficer Piotr Sadowski i prawa ręka jej znienawidzonego ojca. Potem akcja przenosi się 6 lat do przodu, jest tam też motyw misji w Afganistanie, więc bardzo dużo takich dramatycznych wydarzeń. Zaraz po tej książce dostałam zaproszenia na spotkania autorskie. Miałam 10 spotkań autorskich na terenie Dolnego Śląska. Pierwsze spotkanie było we Wrocławiu, w Bibliotece Dolnośląskiej w Rynku i było dla mnie niesamowicie stresującym wydarzeniem z uwagi na to, że to po pierwsze było moje pierwsze spotkanie, w ogóle pierwsza książka i na tym spotkaniu było chyba z 80 osób, z czego jakieś powiedzmy no 90% to ludzie, którzy mnie znali, którzy ze mną studiowali albo pracowali, więc to była wielki stres dla mnie, ale oczywiście wszystko poszło super. A powiem Państwu, że najgorszą osobą, jaką zobaczyłam na widowni, to była moja profesorka, która mnie uczyła języka polskiego w liceum. I ona była straszną kosą przez całe liceum, mimo że ja nie miałam problemów generalnie z przedmiotami humanistycznymi, ale i tak się jej bałam. I jak ją zobaczyłam tam w drugim rzędzie, to mi się wszystko po prostu przypomniało. Wszystkie czasy liceum. Mówię, nie, ona mnie zaraz weźmie do odpowiedzi. No ale to była inna sytuacja, bo ja byłam po drugiej stronie. I potem się okazało, że ona moją książkę kupiła i podeszła do mnie. Ona zawsze mówiła do nas po nazwisku. W szkole, podeszła do mnie i powiedziała do mnie: Lingas, ja wiedziałam, że ty do czegoś dojdziesz. Dam ci znać. Więc ja po prostu zawał. No ale potem napisała do mnie maila, że książka bardzo się jej podobała i w ogóle jest ze mnie dumna, także to też było super. I potem było tak, że to wszystko jakby nabrało, to jest taki efekt kuli śniegowej, ponieważ mój debiut sprzedał się w ciągu 3 tygodni cały nakład. No i wtedy wydawca, oczywiście jak to wydawca, wiadomo czym się kieruje, zadzwonił do mnie i powiedział: Pani Agnieszko, my chcemy się z Panią na dłużej związać, książka jest super, super została przyjęta, robimy dodruk. I czy może ma Pani jeszcze jakieś książki gdzieś tam może napisane? Ja pamiętam tę rozmowę jak dziś, bo to była taka znacząca rozmowa w moim życiu, więc ja odpowiedziałam, że tak, że mam. Wtedy wydawca się zapytał, no to ile? Ja odpowiedziałam 7, a wydawca: halo, ile? Miałam 7 książek napisanych po prostu w szufladzie, czyli w plikach komputerowych. No i wtedy powiedzieli mi, że mam wszystkie te 7 książek do nich wysłać i chyba po tygodniu dostałam 7 umów i propozycję kontraktu. No i wtedy to już się tak zaczęło bardzo dynamicznie rozwijać. Cały czas miałam nowe premiery, cały czas też pisałam, więc kolejne książki powstawały. Dostawałam bardzo dużo zaproszeń na spotkania autorskie i w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że ja po prostu już nie godziłam pracy zawodowej z pracą twórczą. I wtedy już zrozumiałam, że to jest właśnie chyba jakby moje przeznaczenie, że zostawiam korporację i zajmuję się tylko pisaniem. I na początku 2013 roku odeszłam z pracy zawodowej i od tamtej pory tylko jakby praca, zawsze mówię, że pasja stała się moją pracą, a praca jest moją pasją i myślę, że to jest bardzo fajne połączenie. Tak, to takie wymarzone. No tak, tak. Mm-hmm. A czy jest książka, do której ma Pani największy sentyment? Czy to zawsze musi być ta pierwsza? Znaczy do pierwszej na pewno, bo od niej się wszystko zaczęło, ale co najlepsze, to Państwu zdradzę, że ta książka, która jest moim debiutem, czyli Bez przebaczenia, to nie była moja pierwsza książka napisana, tylko czwarta. Tylko ja po prostu ją wybrałam jako debiut, bo uznałam, że to będzie też ciekawa tematyka, właśnie żołnierz, potem ten motyw misji w Afganistanie, mnóstwo kłód, które los rzucał bohaterom pod nogi. Jest to bardzo dramatyczna historia. I to była też zamknięta powieść. Ona nie miała
jakby tam żadnej kontynuacji. Dopiero 10 lat później, na moje dziesięciolecie, czyli w ubiegłym roku, w 2020, została wydana kontynuacja Bez pożegnania. Także to jest taka klamra, która zamyka tak naprawdę dekadę mojej twórczości. Ale są takie książki właśnie w moim dorobku, które w jakiś sposób mocniej się zaznaczyły w mojej głowie ze względu na to, że musiałam się do nich bardziej przygotować, zebrać materiał, zrobić research, porozmawiać z wieloma ludźmi, do których na przykład ciężko było mi dotrzeć. Na pewno taką książką jest Piętno Midasa, czyli historia płatnego zabójcy z Trójkąta Bermudzkiego. A Trójkąt Bermudzki to jest taka nieciekawa dzielnica we Wrocławiu, coś na kształt warszawskiej Pragi. Na przykład na pewno seria Zakręty losu, czyli czterotomowa seria o braciach Borowskich, gdzie jeden brat jest adwokatem i idzie w ślady ojca, a drugi idzie w całkiem drugą stronę i zostaje szefem zorganizowanej grupy przestępczej. Także to jest taka seria też o miłości oczywiście, ale seria sensacyjna. Thrillery, czyli Przyjdę, gdy zaśniesz, Szósty po latach, historia seryjnego zabójcy z Górnego Śląska, czy W szponach szaleństwa, też historia seryjnego zabójcy, z kolei studentek Uniwersytetu Wrocławskiego. Więc to są książki, do których musiałam się bardziej przygotować i właśnie zebrać materiał. Najtrudniejszą książką, jaką przyszło mi stworzyć ze względu na tematykę i ze względu na research, który musiałam przeprowadzić, to są Skazani na ból, czyli opowieść o skinheadach i o dziewczynie, która poznaje jednego z nich i ukrywa przed nim prawdę o swoim pochodzeniu. Więc to była bardzo trudna książka też od strony takiej kreacji bohatera i od strony psychologicznej i też ze względu na to, że ciężko było mi się przebić do tego środowiska subkultury, które jest bardzo zamknięte i generalnie wrogie. Ale potem jak się jedna osoba otworzyła, to po prostu worek opowieści i różnych historii się wysypał i w końcu udało mi się tę książkę szczęśliwie ukończyć. Ona miała premierę w 2015 roku, a cały czas jest jedną z... cały czas jest taką książką, która żyje, o której czytelnicy mówią, do której często wracają. Jest omawiana również czasami na lekcjach, jako taka lektura nieobowiązkowa. Na jej przykładzie też jedna z moich czytelniczek napisała pracę magisterską, więc no, jest jedną z takich moich książek, które na pewno gdzieś tam mocniej się w moim dorobku dla mnie zaznaczyły. Czy jest jakaś postać, z którą się pani utożsamia? Czy w ogóle w pani książkach gdzieś możemy odnaleźć wątki autobiograficzne? Zawsze mówię, że jak mnie ktoś wkurza, to się utożsamiam z tym moim płatnym zabójcą. Ale nie, nie mam takich ciągotek, całe szczęście. Natomiast zawsze mówię, że gdzieś tam w każdym bohaterze autor coś tam siebie gdzieś może zostawić. Jakiś tam, to może być nawet drobny element typu, nie wiem, że słucha takiej, a nie innej muzyki albo czyta takie, a nie inne książki. Ja często właśnie tam sprzedaję tym moim bohaterom te rzeczy, które ja najbardziej lubię. Ale taką postacią na pewno, w której można trochę mnie odnaleźć, jest Liliana z komedii W szpilkach od Manolo, ponieważ ja tę książkę napisałam, gdy już odchodziłam właśnie z korporacji i to była książka napisana przeze mnie jakby na pożegnanie i bohaterka pracuje w korpo, też ma koty, wkurza się zawsze, jak ktoś zajmie jej miejsce parkingowe i to byłam ja, bo ja też zawsze się wkurzałam i zawsze przychodziłam do mojego działu i mówiłam, no znowu ktoś tam zaparkował, a to moje miejsce i tam były takie różne śmieszne sytuacje. I tak samo w komedii Wszystko wina kota, gdzie bohaterka jest pisarką, więc jej jakby siłą rzeczy sprzedałam mnóstwo takich swoich też zachowań, ciągotek i powiedzonek, no bo jak pisałam o pisarce, po pierwsze nie musiałam robić żadnego researchu, bo jakby wszystko miałam w głowie i wiem, jak funkcjonuje świat pisarki, jak funkcjonuje świat wydawniczy. I właśnie ta moja bohaterka Lidia Makowska, która pisze pod pseudonimem Róża Mak, ona dostała ode mnie mnóstwo takich cech charakteru, które powiedzmy możemy ze sobą podzielić. Natomiast no, ja bardzo lubię tworzyć postaci nowe, wymyślać je od samego początku i zawsze mówię, że to jest najtrudniejsze zadanie. Mogłoby się wydawać, że najtrudniejszym zadaniem jest wymyślenie fabuły i historii książki, ale jakby historia i fabuła to jest jedna rzecz, ale ktoś tę historię niesie i ją niesie właśnie bohater. I ten bohater musi być tak skonstruowany, żeby państwo po prostu za nim podążyli, chcieli mu kibicować albo chcieli, żeby zginął, no bo zależy jaki on jest, albo życzyli mu jak najlepiej albo jak najgorzej, żeby wyzwolił właśnie te wszystkie emocje. Więc to jest bardzo duże zadanie zawsze dla mnie przynajmniej. Ja dużo czasu
poświęcam kreacji tych bohaterów, bo jak ja już wymyślę historię, na przykład piszę o manipulacji w związku, no to ja do tego oczywiście tworzę tych moich bohaterów, postaci, które będą całą fabułę, mówiąc kolokwialnie, ciągnęły. Więc to jest dla mnie bardzo duże zawsze wyzwanie i sporo czasu temu poświęcam. Tak więc niektórzy bohaterowie jakieś tam moje cechy, powiedzmy, dostają, ale w większości to są postaci, które są przeze mnie tworzone od A do Z. Ale w swojej twórczości właśnie obnaża pani także też te niebezpieczne, smutne oblicza świata. I zastanawiam się, jak wygląda ten research, jak nawiązuje pani kontakt na przykład do Castora z kobietami, które miały, doświadczyły przemocy, czy też z podopiecznymi domów dziecka, czy to są bezpośrednie, czy internetowe kontakty? To zazwyczaj są bezpośrednie kontakty, ale też korespondencyjne, czasami też telefoniczne, bo też nie każdy chce się spotykać twarzą w twarz, a łatwiej mu na przykład mówić tam przez telefon, bądź pisać, odpowiadać na moje pytania. Natomiast przez te 12 lat, bo teraz już w styczniu będzie 12 lat od debiutu, ja zebrałam sobie taką dość pokaźną, bym powiedziała, siatkę kontaktów, które jakby mam praktycznie w każdej branży i w zależności od tego, co potrzebuję, no to po prostu dzwonię i się umawiam, albo na przykład dzwonię do kolegi, który jest policjantem i mówię mu, że potrzebuję coś na temat na przykład kradzieży samochodów, bo gdy pisałam Molly, czyli historię dziewczyny, która żyje na krawędzi i ona właśnie kradła samochody, to potrzebowałam tam takie szczegóły. A czasami to śmiesznie wygląda, bo on odbiera telefon, a ja mówię, słuchaj, bo ja muszę się dowiedzieć, jak się kradnie samochód bezkluczykowo, on co? Co ty chcesz zrobić? Nie ja, moja bohaterka. Tak więc to jest na pewno bardzo ciekawy element pracy pisarskiej, ponieważ spotyka się wielu ciekawych też ludzi, poznaje się różne historie, ale to jest też taki bolesny element pracy pisarskiej, bo gdy się poznaje te historie, które nie są wymyślone przez nikogo, tylko on te historie napisało życie i były one jakby udziałem niektórych osób i stanowiły ich jakby taką bolączkę, właśnie te dziewczyny z tej grupy pomocowej, czy z fundacji pomocy kobietom, które przeżyły takie koszmary i udało się w jakiś tam sposób im wyrwać. I ja to potem jakby muszę wszystko zebrać i to wszystko się potem bardzo mocno też we mnie kumuluje, dlatego też te książki są takie emocjonalne, bo ja te wszystkie emocje potem przelewam na moich bohaterów, a potem państwo przeżywacie. No i to jest jakby takie naczynia połączone i to jest takie koło, które się kręci. Zawsze jak odbieram tam wiadomości po kolejnej jakiejś tam mojej książce, która właśnie wzbudziła tak szereg emocji, to czytelnicy się tam bardzo uzewnętrzniają i na przykład czasami piszą do mnie, nienawidzę pani, jak pani mogła, nigdy więcej już nie przeczytam żadnej pani książki. Po czym za chwilę tam mija jakiś czas, nie no, przeczytam. A ja zawsze mówię, że mnie cieszą państwa łzy, bo one są po coś, tak? Bo ta historia została też po coś stworzona, po to, żeby właśnie czytelnicy w jakiś tam sposób to przeżywali. Moim takim ulubionym powiedzeniem są słowa Emila Czorana, który powiedział, że książka musi wywoływać obrażenia. I to jest moje takie motto, którym zawsze się kieruję właśnie w mojej twórczości. Natomiast wracając jeszcze do researchu, to jest myślę, że obowiązek pisarza tworzącego literaturę współczesną, opisującego pewne elementy rzeczywistości, ponieważ ja nie tworzę książek fantazy, gdzie mogę wszystko zwalić właśnie na moją fantazję i na to, że ten świat może tak wyglądać. Nie mogę też zwalić wszystkiego na tak zwane licencja poetyka, bo tym się można podeprzeć, ale nie w każdym przypadku. Tylko zależy mi, że jeżeli przedstawiam określony świat, to niech on będzie prawdziwy. Bo moje książki czytają ludzie o różnej profesji. Jeżeli piszę na przykład kryminały, czytają je też policjanci czy prawnicy i potem nie chciałabym, żeby ktoś powiedział, że tam są jakieś głupoty, bo wcale tak u nas to nie wygląda. Tylko staram się, żeby to było merytorycznie napisane, żeby to odzwierciedlało, powiedzmy, rzeczywistość, bo to wtedy ta książka jest prawdziwa. No i myślę, że też jest taka ciekawa, tak, że to nie jest coś wymyślone przeze mnie, tylko to jest jakby taka rzeczywistość, która nas otacza. Wymyślone są losy bohaterów, ich przeżycia, ich emocje, ich jakieś tam postępki dobre bądź złe. Natomiast ten świat niech będzie prawdziwy. A jakie emocje szykuje pani dla nas, swoich czytelników w najbliższym czasie?
Przyszły rok mam już zamknięty, na przyszły rok mam już zamknięty plan wydawniczy i jest to bardzo, bardzo dynamiczny rok będzie. W ogóle wiele też rzeczy się działo w tym roku. Ukazało się sporo moich książek, ukazało się też sporo antologii. Teraz przyjechałam do Państwa też z najnowszą książką Zasypani Zakochani, która miała premierę 13 października i potem promowałam ją na targach książki w Krakowie. Jak sam tytuł wskazuje, Zasypani Zakochani jest to powieść taka zimowo-świąteczna. Jest to komedia romantyczna z lekkim wątkiem, powiedzmy, kryminalnym. W najbliższym czasie ukażą się również dwie antologie literackie, do których pisałam opowiadania. Pierwsza to będzie Niezapowiedziany gość, książka, antologia opowiadań takich świątecznych, a druga Miłość za horyzontem to będzie antologia opowiadań górskich. Ja jestem taką jakby współinicjatorką tej antologii, sama dobierałam do niej autorki polskie, moje koleżanki po piórze i stworzyłyśmy właśnie historię o górach. Oczywiście i o miłości, bo ta miłość musi być. Moje opowiadanie będzie nosiło tytuł Góra z napisem Love i jak to się będzie działa w Tatrach. Tak więc no, ten rok zamykam właśnie książką Zasypani Zakochani i tymi antologiami. W tym roku również taki, mogę powiedzieć, mój sukces jakby zarażenia moich dzieci miłością do literatury i miłością do książek, ponieważ mój syn w styczniu tego roku założył wydawnictwo Jakbook i już w tej chwili mamy 3 książki na koncie, które się ukazały w tym roku. Ani Szafrańskiej, Uważaj czego pragniesz, to jest moja przyjaciółka i też moja współautorka, bo tworzymy razem serię pod pseudonimem Linda Szańska. 2 tomy się naszej serii ukazały, Siła honoru i Siła przetrwania. Ukazała się również książka takiej młodej autorki Kingi Tatkowskiej, Oszukany czas, romans sensacyjny, którego akcja się dzieje w Warszawie. I Natalia Nowak-Lewandowska, to jest też autorka z dorobkiem, Kryminał Joker, Kryminał łódzki. I to jest dopiero początek. Staramy się w tym olbrzymim gąszczu powieści i zgłoszeń wydawniczych, które też do nas spływają, wyłuskiwać takie perełki i staramy się, żeby te książki, które się ukazują, były jak najbardziej, no powiedzmy, wartościowe i coś niosły ze sobą. W przyszłym roku kolejne już też premiery i między innymi też moja właśnie w wydawnictwie syna, więc to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ teraz trochę inaczej ze sobą rozmawiamy, tak nie o tam takich sprawach rodzinnych, tylko właśnie o okładce, o redakcji, o korekcie. Tutaj planujemy jakąś tam kampanię reklamową, więc to jest takie fajne. I na całkiem innym poziomie nas też stawia. Także jeżeli chodzi o plany na przyszły rok, są one bardzo, bardzo bogate. Ja nie będę tutaj wszystkich wymieniać, bo po kolei Państwo, jak tam śledzicie, powiedzmy, moje social media, więc tam będzie to wszystko ogłaszane. Ale mogę już powiedzieć, że w styczniu ukaże się 3 tom serii Kolacja z Tiffanym i Obiad z Bondem, czyli seria komedii romantycznych o złodziejach biżuterii, Śniadanie z Arsenem. I to będzie ostatni tom, to będzie zamknięty ten cykl. Także najbliższa premiera to będzie właśnie na styczeń. No i jeszcze wiele, wiele, dużo innych rzeczy się będzie działo, ale tak jak mówię, nie będę teraz tego zdradzać, tylko to jakby wszystko w swoim czasie zostanie ogłoszone. Z takich fajnych rzeczy to jeszcze mogę powiedzieć, że moja książka Molly, która miała premierę w ubiegłym roku, w przyszłym roku ukaże się w Czechach w wydawnictwie Knichy Dobrowski i też będzie przetłumaczona na kolejne języki, także bardzo się cieszę, że Molly wyszła na poza granice naszego kraju. Dziękuję. Przed nami ostatnie moje pytanie. To spotkanie odbywa się w ramach projektu hashtag Czytanie jest mega, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. I chciałabym Panią również zapytać, tak jak innych autorów z wcześniejszych spotkań, dlaczego warto czytać? Co Pani czyta, co Pani nam poleci?
Ja zawsze mówię, że ja w ogóle jestem taki rocznik, który szczęśliwie wychowywał się w świecie, gdzie nie było internetu. I dla mnie książki i wyjście do biblioteki to był taka ucieczka właśnie do innego świata. I to jest może taka odpowiedź bardzo pokrętna. Jeżeli chcemy zobaczyć i poznać i poczuć przede wszystkim coś innego, to warto sięgać po książki. Ja już pomijam te wszystkie kwestie, które są nam znane już od najwcześniejszych lat podstawówki, że czytanie wzbudza jakąś taką też czasami potrzebę tworzenia i może właśnie ten, kto czyta, to w przyszłości zostanie pisarzem. Kreuje jakieś też pojęcie o świecie, daje nam wiedzę i kształtuje nasz język. Także to są takie rzeczy oczywiste, o których wszyscy, tak jak mówię, uczniowie szkoły podstawowej o tym wiedzą. Ale właśnie wydaje mi się, że to jest taka ucieczka do innego świata, zwłaszcza w obecnym świecie, kiedy nas przytłaczają negatywne informacje, negatywne wiadomości, ciągle gdzieś tam czujemy zagrożenie z różnych względów. To najlepiej wyłączyć telewizor, nie oglądać za dużo newsów, tylko właśnie sięgnąć po książkę. I to Państwu oczywiście serdecznie polecam, bo książka myślę, że jest najlepszą terapią, nawet jeżeli podczas jej lektury się zdenerwujemy, bo przeżywamy losy bohaterów, ale zawsze mówię, że i pozytywne, i te takie wkurzające nas emocje są zawsze nam bardzo potrzebne. A jaka była druga część pytania, bo się zagubiłam? Co Pani nam poleci? Możecie Państwo zajrzeć na mój fanpage na Facebooku Pisarka Czyta. Od 2016 roku promuję tam książki, które uważam, że warto przeczytać. Wrzucam tam recenzje i takie polecajki, powieści, które sama przeczytałam i w jakiś sposób mnie ujęły. Czytam teraz bardzo też dużo ze względu na to, że wpływa sporo zgłoszeń właśnie propozycji wydawniczych, więc czytam debiuty głównie albo powieści młodych autorów, ale również mam takie swoje, powiedzmy, pewniaki, po które sięgam. Są to autorzy głównie kryminałów, ponieważ bardzo lubię kryminały i thrillery psychologiczne. Z polskich autorów czytam książki Wojciecha Chmielarza i jego serię o komisarzu Mordce, Jakuba Żulczyka, Roberta Małeckiego. Czytam również autorki literatury obyczajowej Annę Szafrańską, Natalię Nowak-Lewandowską, którą zresztą też wydaliśmy, Agatę Czykierdę-Grabowską, Annę Balon. To są młode autorki. A z zagranicznych bardzo lubię byłego psychologa policyjnego Chrisa Cartera, który napisał taką serię o Robercie Hunterze, właśnie psychologu policyjnym w Los Angeles. I to są takie dość czasami ostre i drastyczne thrillery psychologiczne. Więc to są, powiedzmy, takie powieści, po które lubię sięgać, ale czytam też bardzo dużo właśnie nowych, młodych autorów, którzy gdzieś tam próbują swoich sił na rynku wydawniczym. A jak wypadają te debiuty? No, akurat te książki, które wybraliśmy do swojego, do wydawania, są to powieści, które, powiedzmy, oprócz tej warstwy, którą się cechuje literatura popularna, że ma tutaj stanowić swego rodzaju rozrywkę, mają również jakieś takie ukryte dno i każda z tych książek porusza bardzo trudne tematy i staramy się właśnie po takie książki sięgać. Teraz 26 listopada ukaże się kolejna powieść młodej autorki Agnieszki Kareckiej, Serce w mundurze. Jak sam tytuł już sugeruje, będzie to miało coś wspólnego z wojskiem i to jest bardzo ciekawa historia opowiadająca o aktorce, która, żeby dostać swoją rolę życia, wstępuje do służby przygotowawczej w wojsku, wjeżdża do Gdańska, do jednostki wojskowej i tam się zaczyna cała akcja, bo tam jest jeszcze wątek takiej tajemnicy, przeszłości jej i oczywiście też wątek, więc stawiamy właśnie na tego typu książki. Na pewno nie będziemy wydawać nic, co jest związane z, powiedzmy, z jakimś tam romansem gangstersko-mafijnym, którego akcja się nie dzieje w Polsce. Tych książek teraz się ukazuje bardzo dużo i bardzo dużo też przychodzi. Niestety dla mnie są to książki, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością i takich powieści na pewno wydawać nie będziemy. Dziękuję. Teraz czas na pytania publiczności. O, trzy pierwsze osoby, tak jak to u nas tradycyjnie bywa, otrzymają książkę na koniec spotkania, więc tutaj było pierwsze zgłoszenie, tu drugie.
Trzecie, dobrze. Pani twórczość jest taka bardzo różnorodna. Pisze pani powieści obyczajowe, komedie romantyczne, kryminały. I który gatunek literacki jest pani najbliższy, w którym się najłatwiej pisze? I drugie pytanie, bo słyszałam, że pani tworzy również razem z przyjaciółką książki. Czy łatwo się pisze wspólnie? Ja zawsze mówię, że moją twórczość charakteryzuje tak zwany płodozmian literacki, a wynika to z tego, że gdy na przykład pracuję nad jakąś cięższą książką, która ode mnie wymaga większego nakładu pracy, to potem lubię sobie uciec właśnie w jakiś tam romansik albo w komedię romantyczną. Natomiast wydaje mi się, i to może być trochę dziwne, że najtrudniej się pisze komedię, dlatego że generalnie straszą i jakby oburzają nas podobne rzeczy, tak? Jakiś, nie wiem, nienawiść, czy robienie komuś krzywdy, na to się oburzamy. Natomiast bawią nas bardzo różne rzeczy. I teraz trafić w gust wszystkich, żeby wszyscy się rozbawili tym, co ja, jest bardzo trudno, bo nie każdego będzie bawiło to, co bawi mnie. Więc wydaje mi się, że tutaj w przypadku komedii romantycznych jest najtrudniej. Chociaż mam już ich trochę na koncie. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to praca właśnie z moją przyjaciółką Anią Szafrańską przy naszej serii Siła honoru i siła przetrwania, teraz pracujemy nad trzecim tomem Siła miłości, który będzie miał premierę w kwietniu, to jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ każdy autor, wiadomo, że jest taki zamknięty bardzo w sobie, jest samotnikiem, bo to jest, nasza praca polega na tym, że pracujemy w samotności, bo jak już zrobimy ten research i porozmawiamy z tymi wszystkimi ludźmi, no to po prostu siadamy przed komputerem i dzień w dzień pracujemy tylko z tymi naszymi bohaterami, więc żyjemy w ogóle też w innej rzeczywistości, zapominając o tym, co jest tak naprawdę wokół nas. A gdy się pisze z kimś, to wszystko się dzieli na dwa, więc jest łatwiej, jest prościej, jest na pewno też szybciej i szybciej się wtedy pisze książkę, bo my pracujemy tak, że przygotowujemy sobie dokładny konspekt, kolejne tam rozdziały sobie po prostu planujemy, co w nich będzie i potem się dzielimy scenami. Ja piszę pierwszą scenę, Ania pisze drugą. Wymieniamy się, bo ja mieszkam we Wrocławiu, Ania w Poznaniu, no więc tylko przez kontakt tam, przez Messengera czy przez telefon. Potem obgadujemy to, mówimy, czy coś wprowadzić, jakieś zmiany, czy jest okej, i lecimy dalej. Także czasowo jest na pewno krócej pisać właśnie książkę z kimś. Dziękujemy. Ja mam dwa pytania. Dobrze. Czy pani się kiedyś wahała wydać jakąś książkę? Ale swoją, tak? No. Nie, bo jak już książkę mam ukończoną i ona idzie do wydawcy, to po pierwsze ona jest bardzo przeze mnie wielokrotnie przeczytana, przemyślana. Ja często do niej wracam, pracuję jeszcze nad tym tekstem, go tutaj szlifuję, zanim on poleci do wydawnictwa. Zresztą potem jest jeszcze ten proces wydawniczy, czyli jest redakcja i jest korekta autorska, gdzie jeszcze można wprowadzić poprawki, jeszcze coś można dopisać, więc jeszcze jest ten czas, żeby popracować nad tekstem. Ale nigdy nie było tak, żebym nie była go 100% pewna. Ja mogę go doszlifować, mogę go wyłagodzić albo zaostrzyć, zależy co jest potrzebne. Natomiast wiem, że to jest już tekst, który można wysłać do ludzi. A drugie pytanie to jest takie, czego pani słucha? No słucham generalnie wielu różnych kawałków muzycznych, co można też przeczytać właśnie w moich książkach, bo tam są playlisty. W zależności od tego też, co tworzę w danym momencie. A tak na co dzień, jakby abstrahując od książek, to słucham rocka, na przykład Metalliki, chociaż to jest bardziej taki heavy metal. Słucham też rapu polskiego, na przykład zespołu Problem. Słucham też kawałków instrumentalnych, na przykład kompozycji Trevora Morrisa albo Hansa Zimmera, więc w zależności od tego, co w danym momencie w duszy mi gra. Dziękujemy. Ja mam do pani też dwa pytania. Dobrze. Pierwsze pytanie to jest takie, co połączyło panią z tą książką Wszystko z winy kota? Czy jest to po prostu, czy jest to praca pani w jakiejś fundacji na rzecz zwierząt we Wrocławiu i co panią w ogóle skłoniło do napisania tej książki? I drugie pytanie, w jakim czasie ta książka została napisana i czy będą jej poszczególne części wydawane w naszym kraju? Dziękuję. Ta książka, w sumie pomysł na nią pojawił się w momencie, gdy
właśnie chciałam napisać coś trochę lżejszego i wymyśliłam taką bohaterkę, która będzie podobna trochę do mnie, ale będzie tworzyła książki pod pseudonimem, bo to jest książka o pisarce, która została obdarzona przeze mnie tylko jednym kotem, bo ja w tej chwili mam trzy, miałam cztery, ale jeden już był chory i po prostu musieliśmy go uśpić, miał 11 lat. I jeżeli chodzi o to, o co pani pyta, moją działalność tutaj taką prozwierzęcą, bo ja tak jak tutaj zostałam zapowiedziana na początku z uwagi na to, że spotkań autorskich mam bardzo dużo, to na spotkaniach zbieram zawsze karmę dla zwierząt, którą potem przekazuję do Fundacji Ekostraż we Wrocławiu. Jestem właśnie z tą fundacją związana. A czasami jest też tak, gdy wyjeżdżam gdzieś w trasę, na przykład miałam taką trasę na Mazurach, że tam przez cały tydzień jakby mieszkałam i jeździłam po różnych miejscowościach, to tam się skontaktowałam z ich fundacją i tam przekazałam to, co nazbierałam już po prostu z tym całym pełnym bagażnikiem. Nie jechałam do Wrocławia, tylko tam to przekazałam. Także jestem no, taką, powiedzmy, wolontariuszką, jeżeli chodzi o pomoc dla różnych fundacji. Często też przekazuję książki z autografem na właśnie różne aukcje pro zwierzęce, bo bardzo kocham zwierzęta. Mam jeszcze psa, jakby co. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Aha, i dalszych części Wszystko wina kota nie będzie, bo to jest zamknięta historia, jednotomowa. Ja mam do pani pytanie odnośnie pani pisania kryminału, bo pani całe życie mieszkała we Wrocławiu, urocze miasto i tak dalej. No i tam jest ta historia Tymanda złego. Mhm. Czy to panią jakoś zainspirowało? To jest daleka historia, nie wszyscy pamiętają. Pani poezja, no to trochę mi się kojarzy z racji mojego wieku, z historią Rafała Wojaczka, mm-hmm. też dosyć specyficzną, no bardzo specyficzną. No i tak mam taką prośbę, może by pani napisała książkę, która by pozwoliła mężczyznom lepiej zrozumieć kobiety. Bo można być z kobietą 30 lat i raptem się okazuje, że się dalej że nie człowiek wie. Tej kobiety, tej istoty nie zna. I może by to tak pomogło trochę mężczyznom. I, wspólnym relacją, żeby to wychodziło na dobre. Do wszystkich. Ja myślę, że tutaj, jeżeli pan by sięgnął po którąś z moich książek, to na pewno polecałabym Piętno Midasa, bo to jest taka książka, którą przeczytali wszyscy moi znajomi mężczyźni, których znam i też z którymi żyję, między innymi mój mąż czy mój syn i to uważają, że to jest jedna z moich najlepszych książek dla nich, bo tam jest też sporo wątków sensacyjnych, ale na przykład jak mój mąż czyta niektóre moje książki, to on czasami ze mną dyskutuje na temat właśnie tych układów i porozumiewania się pomiędzy kobietą i mężczyzną i na przykład do mnie mówi, widzisz, ale twoja bohaterka zrobiła to i powiedziała tak i tak, a ty byś zaraz krzyczała albo coś. Także w niektórych moich powieściach na pewno można sobie jakieś takie pewne rozwiązania przyjąć. Natomiast jeżeli pan pyta o Wrocław, może nie sam Wrocław był dla mnie akurat inspiracją do pisania kryminałów, ale na przykład była taka historia z końca chyba lat 60. Wampira z Zagłębia, który mordował kobiety, potem został skazany, bo teraz się okazuje, że to podobnie wcale nie był on. I to mnie zainspirowało do napisania kryminału Szósty po latach. Tam jest właśnie akcja, rozgrywa się na Górnym Śląsku i też ten mój morderca morduje kobiety. Miałam też kontakt z dwiema policjantkami z CBŚ-u w Katowicach, które mi pomogły też od strony takiej merytorycznej. Także czasami właśnie tak jest, że jakaś historia gdzieś bardzo odległa, bardzo daleka, ona nagle sprawia, że pojawia się po prostu koncepcja nowej powieści. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Jeszcze jakieś pytanie jest? Chyba nie widzę. Dobrze. Wszystko jasne. W takim razie dziękujemy bardzo. Ja bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję Pani Ja też Agnieszce. Bardzo dziękuję. Jeżeli Państwo chcecie coś więcej na temat moich książek, to na Facebooku jest mój fanpage Agnieszka Linga-Słoniewska Pisarka i tam jest dużo rzeczy, które też rzucam. Tam też można sobie ze mną czasami porozmawiać, bo tak jak powiedziałam, zawsze odpowiadam na wszystkie wiadomości i w książkach też jest zawsze mój adres mailowy podany i wiem, że wielu czytelników do mnie pisze i gdzieś tam się dzieli swoimi emocjami po przeczytaniu moich książek. Tak więc zapraszam Państwa do lektury i do kontaktu. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałam tutaj przekazać takie skromne podziękowanie z naszej strony. Dziękujemy bardzo. Tak, podziękowanie.
Bardzo dziękuję Państwu. Następne już spotkanie w ramach projektu odbędzie się 21 listopada na Zamku w Gniewie. Kto będzie gościem, to niespodzianka, więc zapraszamy. Jeszcze dodam, że jeżeli Państwo macie książki, to ja zapraszam tutaj do mnie i je podpiszę. Jeżeli ktoś chce je zakupić, to tam z tyłu też można tego dokonać, więc zapraszam. To już koniec.